Narty slalomowe to jedna z popularniejszych grup nart, których cechą jest duża zwrotność. Typowe narty slalomowe powstały właśnie w oparciu o modele wyczynowe do konkurencji slalom, czyli do konkurencji, w której wykonujemy najciaśniejsze skręty. Zarówno w formie zawodniczej, jak i amatorskiej służą właśnie do wykonywania krótkich łuków na krótkim odcinku i kontrolowania prędkości przy gęstym wykonywaniu skrętów. Czym charakteryzują się narty slalomowe? Przede wszystkim są to raczej krótkie modele i mocno wcięte w talii, czyli modele o krótkim promieniu taliowania, promieniu wycięcia łuku, tak zwanego właśnie radiusa. Druga sprawa, zwykle są dosyć sztywne i naśladują modele tym właśnie zawodnicze, dlatego też bywają dynamiczne. Są sztywnie zarówno poprzecznie, jak i wzdłużnie. Rzadko producenci w nartach slalomowych stosują rocker i większość nart slalomowych jest dosyć wąska na odcinku pod butem. Co to daje w praktyce i jaka jest charakterystyka ogólnie nart slalomowych? Powiedzieliśmy, przede wszystkim są zwrotne, są szybkie w rozumieniu szybkości przejścia ze skrętu w skręt, to daje im chociażby ta wąska, mała szerokość pod butem. I dają narciarzowi dosyć dużo dynamiki przy przejściu ze skrętu w skręt. To wynika z tego właśnie, że jest rzadziej rocker, lub go prawie w ogóle nie ma, lub rocker jest na krótszym odcinku i są dosyć sztywne wzdłużnie. Przez to, że są dynamiczne i zwrotne, są idealne do krótkiego skrętu. Są często też dzięki temu proponowane przez instruktorów, ponieważ łatwo na tego typu nartach szkolić swoją technikę i rozwijać nowe umiejętności. Taka narta szybko zareaguje i co ważne, tego typu narta, w momencie kiedy uczymy się i zaczynamy w ogóle jeździć skrętem ciętym, nie potrzebuje aż tak dużej prędkości, żeby rozpocząć właściwy skręt, w przeciwieństwie na przykład do nart gigantowych. W dłuższym skręcie ten krótszy promień taliowania będzie sprawiał, że narta wpada w lekkie wibracje, a dodatkowo, jeżeli się rozpędzimy i będziemy chcieli poprowadzić dłuższy łuk, to taka narta tak naprawdę nie będzie wycinać gładko skrętu, tylko to będzie tak naprawdę lekki ześlizg. Jak dobrać narty slalomowe, jak dobrać ich długość? Tak jak powiedziałem wcześniej, to są dosyć krótkie narty. Narty slalomowe dla panów to zwykle oscylują w okolicach długości 165 cm. I zarówno tutaj mówimy o sporcie, gdzie 165 cm to jest minimum, nie ma ograniczeń co do promienia. I w jeździe amatorskiej spotyka się panów na nartach najczęściej właśnie 165, ale spotykamy też panów, którzy jeżdżą na nieco krótszych 160, nawet czasami poniżej. Takie narty, te krótsze, będą oczywiście bardziej zwrotne. Natomiast też często spotykamy cięższych panów, którzy wybierają 170. Ja osobiście uważam, że optymalna narta właśnie dla mężczyzn to jest właśnie 165. Ta dłuższa narta 170 jest może niezła dla cięższych narciarzy, ale ona już ma coś w sobie z nart cross-turnowych. Tutaj patrząc pod kątem doboru długości do rodzaju skrętu. Jeżeli chodzi o damskie narty, to zarówno w sporcie wyczynowym, jak i w przypadku nart do jazdy amatorskiej, to zwykle jest coś w okolicach 155 cm. Jeśli chodzi o rodzaje nart slalomowych, to jest tego sporo. Można by było może zacząć od początku, czyli od tych, na których wzoruje się cały rynek, czyli od nart sportowych. To jest wyczynowa narta. Ona zwykle jest najsztywniejsza w katalogu, zwykle nawet nie tyle w katalogu, bo zazwyczaj tego typu narty są poza katalogiem. I te narty są stworzone jakby głównie do skrętu ciętego. Dają dużą dynamikę, nie chcą puścić krawędzi w skręcie, ponieważ są znacznie sztywniejsze. I są stworzone do jazdy właśnie na twardym, po lodzie. Zresztą trzeba powiedzieć, że cała grupa nart slalomowych to raczej są narty przeznaczone na przygotowaną trasę i tam najlepiej się sprawdzą. Tutaj nie ma czego szukać w tego typu nartach podczas jazdy poza trasą. Jeżeli chodzi o narty wyczynowe, ich dodatkową cechą jest oczywiście to, że na właśnie lodzie, który często zdarza się na bramkach, gdzie jeździmy po jednym torem i tor jest już wyślizgany, one dają najlepszą przyczepność, rozpędzają nas oczywiście i nie chcą
jakby nie chcą puścić krawędzi, przez co no, ciężko na to wprowadzić ześlizg, natomiast od naszych umiejętności zależy to, czy jesteśmy w stanie taki skręt agresywnie zacieśnić i zmieścić się między poszczególnymi bramkami. Tutaj oprócz nart slalomowych, bo mamy nartę slalomową wysokiej półki, najwyższą sklepową, jedną i drugą firma Tomig i Salomon, mamy nartę zawodniczą i mamy też tutaj nartę nie do końca slalomową, jest to tak narta grupy All Around, tego typu narta, to jest akurat Salomon S-Max Blast, została stworzona w oparciu o nartę slalomową. Tutaj promień skrętu jest bliski nartą slalomową, bo to jest akurat 13 metrów przy 160 cm. Natomiast ona już będzie mniej dynamiczna od typowych, szczególnie wysokich modeli nart slalomowych. Nie zawsze narciarzom odpowiada to, że narta dynamiczna wysokiej półki narzuca nam pewną intensywność jazdy. Dlatego wtedy warto sięgnąć po modele allroundowe, które dadzą bardzo fajne oparcie na krawędzi, pozwolą na bardzo krótkim odcinku zmieniać kierunek i są zwrotne, ale nie narzucają nam cały czas intensywnego wysiłku. Dlatego przy okazji nart slalomowych warto też zerknąć na allroundówki, które mają dużo wspólnych cech z nartami slalomowymi.